Najniższą za to notę przyznała pani Dagmarze Kazimierskiej. No właśnie, czy ten potencjał w Dagmarze jest, czy go nie ma? Tutaj zobaczymy jeszcze, tu bym też nie wyrokowała ani w jedną, ani w drugą stronę. Wydaje mi się, że jest, bo troszkę tak odebrałam Dagmarę, taka była trochę bierna w tym walcu i przez to tak dziubała te kroczki, takie maluteńkie robiła troszkę i przez to wypadała z muzyki, bo one były za małe, nie odzwierciedlały długości jednego uderzenia, ale to też zobaczmy. Tutaj ona chyba nie powiedziała ostatniego słowa, tym bardziej, że tańczymy też tańce standardowe i latynoamerykańskie, one się bardzo różnią. Ktoś może być świetny w standardzie, a się okaże, że kiepski w łacinie, albo odwrotnie, więc poczekajmy.